Kolejnym mówcą jest Leszek Miller. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, koleżanki i koledzy. Padło tu wiele pięknych i trafnych słów, ale słowom powinny towarzyszyć skutki. 12 września razem z dwoma moimi kolegami, panem Cimoszewiczem i Belką, zwróciliśmy się do przewodniczącej Komisji Europejskiej pani von der Leyen z kilkoma pytaniami, uznając, że ta sprawa jest, tak jak przed chwilą tu powiedziano, jest sprawą całej Unii Europejskiej. Pytaliśmy, czy Komisja Europejska i podległe jej służby dysponują informacjami na temat skandalu wizowego, w tym dotyczących pogłosek o korupcyjnym charakterze tego procesu i mogą je ujawnić. Czy na rynku pracy innych państw członkowskich wzrosła liczba osób poszukujących pracy i legitymujących się wizami wydanymi przez polskich urzędników? Wreszcie, jeżeli Komisja Europejska może potwierdzić, że takie zjawisko miało miejsce, jakie przeciwdziałania są podejmowane lub planowane? Z wielką uwagą, panie komisarzu, czekałem, czy pan na ten temat coś powie. Dowiedziałem się, że cały ciężar wyjaśnienia tej sprawy Komisja Europejska składa na polskim rządzie. To są złudne oczekiwania, panie komisarzu. To są złudne oczekiwania, dlatego że sam, same władze polskie twierdzą. Mówca został odcięty przez przewodniczącego.